Skaczę, zwisam, wspinam się, robię co mogę. Działasz w słusznej sprawie. Komunikacja jest najważniejsza. Nie prosiłem jej. Spróbuję z nią pogadać. Zapomnij. Wyłączyła radio. Powiedziałem o jedno słowo za dużo i... Kurwa. Na szczęście ostrzegłem Mata. Nie wpuszczą jej do środka. Słuchaj. I tak jestem blisko szczytu. Zanim tu wejdzie, będzie już po wszystkim. Co? Gdzie jesteś? Wlazłeś na szczyt? To ty, sukinsynu. Nie wierzyłem, że może ci się to udać. A jednak dałeś radę. Jaki był cel tamtej twojej misji? Radio Nowa Nadzieja. Pomyśl tylko. Chciałem mówić o pokoju i jedności. Łączyć ludzi. Dawać im nadzieję. Huh.
Thank you.
naprawdę miałem plan. Solidny plan. Moglibyśmy aktywować ten nadajnik. Serio? Jak? Ta wieża była pod kontrolą wojska. Mam tu nadajnik, dzięki któremu mogę się włamać na ich częstotliwość i zacząć nadawać. Więc wystarczyłoby uruchomić antenę sektorową. Jestem przy nadajniku. Co teraz? Dobrze. Dobrze. Przestaw przełącznik i gotowe. Udało się. Świetnie. Posłuchaj. Tak sobie pomyślałem. Radionowa nadzieja nadal może powstać, ale to twój wybór. Kiedy Juan dostanie to, czego chce, pomoże mi. Wskaże mi drogę do Mii, do prawdy na jej temat. Czasem nasze wybory wpływają na los wielu ludzi. Czasem to, co robimy, ma sens. Nie będę cię na siłę przekonywał. To ty uruchomiłeś nadajnik. Ty wybierasz. Frank, jakiej muzyki lubiłeś słuchać? Co? Ciekawi mnie, jaką muzykę puszczałbyś w swoim radiu. No nie mów mi, że miałeś zamiar cały czas tylko nawijać. Jeśli tak, to zmieniam zdanie. Ty, suki synu, nie wierzę. Dziękuję, Aiden. Bardzo, bardzo dziękuję. Nie masz pojęcia. Sam wybierz muzykę. Co tylko chcesz. Aiden, coś nie działa. Nie wykrywamy sygnału nadajnika. Obywatele bardziej potrzebują tej anteny. Co? Aiden? Co ty zrobiłeś? Niedługo się dowiesz, o ile Frank podoła zadaniu. Frank? Oddałeś antenę w łapy tego zdurniałego pijaka? Nie wierzę. Odzyskam ją. Przysięgam. Chcesz sam się wspiąć? Powodzenia. Aiden, myślałem, że dobrze się dogadujemy. Wybacz, Jack. Tak zdecydowałem. Pięknego dnia, Philedon. Frank wrócił. Mam dla was kolejne ekscytujące wieści. Koce, jedzenie i woda pitna gromadzone są w kantynie. Wszyscy w potrzebie mogą zgłosić się do Nikolasa. Nie wyłączajcie odbiorników, wkrótce wrócę z kolejnym przesłaniem nadziei. Na razie, delektujcie się muzyką. Udało się! Hej, miło cię widzieć. Nigdy więcej tego nie rób. Ej, a to za co? Masz u mnie dług. W drodze do ciebie prawie straciłam podeszwy butów. Sorry. Sorry? Myślałam, że będę cię ścierać z betonu, a ty mówisz sorry? Loan nie wierzy. Martwiłaś się o mnie. O, zamknij się. Powtarzam. Masz dług. Zniszczyłam buty. Czuję, jak beton rani mi gołe stopy. Potrzebuję nowej pary.
nie wyglądają na zniszczone. Nie uważasz, że mamy teraz ważniejsze sprawy? Gdybym przejmowała się ich wyglądem, dawno bym je wyjebała. Wybrałam trudniejszą trasę, żeby szybciej do ciebie dotrzeć. Zwiało mnie na połamany transparent. Było tam pełno jakichś cholernych odłamków. To były moje ostatnie dobre buty. Tylko im mogłam ufać na tym podłym świecie. Bez nich ja... Słuchaj. Chodź, idziemy. Chcesz kupić nowe tenisówki, teraz. Czy to jest jakiś żart? Wygląda ci to na żart? Loa, chyba... Szlak. Loan, to żaden wstyd przyznać się, że się martwiłaś. Powiesz, dokąd idziemy? Wątpię, żeby było tu dużo sklepów obuwniczych. Do miejsca, w którym mogą być moje rzeczy. Myślałem, że są w Rybim Oku, ale chyba nie tam idziemy. Zamknij się i chodź za mną.